Dobra. Wszystko chyba mam. Czy tylko makijaż dla faceta do pracy? I w drogę. Idziemy? Na balicę, na ten terminal międzynarodowy. Czy pan będzie mógł mi wystawić fakturę? Jasne. Ekstra. Gdzie to teraz? Zrobiłem sobie już online check-in, także jest. Tylko muszę nadać bagaż i lecę. Siemano. Cześć. Dzień dobry. Już jestem zaczekinowany. Dowód. Do widzenia. Pierwszy na pokładzie samolotu, jak Casey zawsze, ale w pierwszej 20. Dieses Flugzeug hat 4 Notausgänge, 2 im hinteren und 2 im vorderen Teil der Sicherheitsinformation. Sie finden die Sicherheitskarten in den Sitztaschen vor sich. Bitte bringen Sie zum Start nun Ihre Rückenlehnen und Tische in eine aufrechte Position und klappen Sie die Armlehnen herunter und bitte beachten Sie das alle. Thank you very much. Thanks. Cukierek. Krótki postój w Berlinie, niecała godzina, próbuję jakieś żarcie znaleźć w rozsądnych pieniądzach, ale niestety na lotniskach wszystko jest w pizdu drogi. Thank you.
bye bye. No to Dania. Dobra. Gdzie teraz? Tam. Ale to nie jest ten, a to może być to. To. O nie, automat. Panie, że muszę mi ten tryb elektryczny wytestować. No to myślę, że będzie okazja. Będzie okazja, no w mieście. Kolory są co najmniej burdelowe. Okej, to dojechałem, jestem w hotelu. Teraz będzie krótki tour po moim pokoju hotelowym. Zacznę od łazienki, proszę. Generalnie to jest łazienka. Kibel. Tu jest prysznic. I teraz będzie strefa mieszkalno-sypialna. Tu jest salon z telewizorem i w ogóle. Tu jest wyro. Tu jest wyro, jakbym przyjechał tutaj z dużą rodziną. Kiedy jest trzyosobowy pokój. I tu jest drabina. No nieźle. I teraz zobaczymy widok. Widok z okna. W tamtą stronę jest niezły widok. Tutaj nie za bardzo. Nie jest tak źle, bo nie przyjechałem tutaj wypoczywać, tylko przyjechałem do pracy, więc pokój... Ważne, że jest miejsce do spania, jest Wi-Fi. Mam nadzieję, że to Wi-Fi jest na tyle szybkie, żeby filmy dało się jakoś rozsądnie wrzucać. Szafa w tym pokoju, to jest szafa, jest niewiele większa od mojej walizki. Dobrze, zalogowałem się do Wi-Fi. Teraz się chyba delikatnie rozpakuję. Idziemy zaraz coś zjeść, bo w zasadzie od rana to nic nie jadłem. Warunki oświetleniowe w pokoju są takie sobie, ale trudno. W ogóle delegacje są spoko. Lubię iść w delegacje, bo to raz, że to jest trochę taka odskocznia od codziennego życia w pracy. Po drugie, to jest dodatkowa kasa. Nowe miejsce się widzi, mimo że to jest zawsze w okrojonym wymiarze, bo jeszcze głównie tutaj, żeby pracować, a nie żeby zwiedzać, ale jakby nie było, co nieco można zobaczyć. Jako delegacja mają jeden znaczący minus. Ten minus jest wtedy, kiedy ma się rodzinę. No bo w momencie, kiedy ma się żonę i dwójkę fajnych dzieci i w ogóle mimo się spędza czas, to ten moment, kiedy musisz, zdajesz sobie sprawę, że wyjeżdżasz na 2 tygodnie i nie będziesz widział swoich córek ani żony, no to jest taki, kurde, mało wesoły. Już nie wspominając o tym, że moja Gośka się teraz urobi po łokcie, żeby dwie dziewczynki ogarnąć. I to takie dosyć dwie żywe dziewczynki. Także będę musiał chyba jakoś to wynagrodzić. Zaraz idziemy coś jeść. Ja sobie zostawię aparat już tutaj w pokoju. Dzisiaj już nie będę kręcił, bo po pierwsze jest już ciemno, po drugie muszę się rozeznać w sytuacji. O, dałem SMS-a. No i się jeszcze w tym tutaj, w tej dani, w tym tutaj się jeszcze nakręcę, pokażę to miejsce. A, w ogóle, gdzie jestem. Miejscowość nazywa się Aarhus. Drugie największe miasto w Danii. Hotel jest w samym centrum w zasadzie, przy samym starym mieście, przy deptakach najprzeróżniejszych i tak dalej, blisko portu, więc będzie sporo ciekawych miejsc do pokazania, ale to od jutra. Okidoki. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. A ja idę teraz coś zjeść. Realnie w skrócie mogę brać prysznic siedząc na kiblu. O, proszę. Prysznic, ja tu siedzę na kiblu.